Siema wszystkim, z tej strony Sobli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj pokażę wam, jak możecie zwiększyć swoje FPS-y w Fortnite w 2023 roku, w nowym sezonie drugim rozdziału 4. Więc jedyne co musicie zrobić, to naprawdę na razie sobie włączcie Fortnite'a, a jeszcze zanim zaczniemy, to chciałbym was poprosić, żebyście zostawili subskrypcję, dzwoneczkiem oraz łapkę w górę, oraz jeżeli chcecie wesprzeć, weszli do sklepu i wpisali mój kod w sklepie, czyli Sobli. Jeżeli sobie tutaj klikniecie potwierdź, bardzo wam dziękuję. No i teraz przejdźmy sobie, co musicie zrobić, więc najpierw zajmiemy się ustawieniami w Fortnite, a później przejdziemy sobie do systemu. Więc pierwsze co musicie zrobić, to wchodzimy sobie oczywiście do ustawień. Ja od razu wam polecam ustawić tryb renderowania na po prostu ten środkowy, ponieważ tutaj na nim dostaniecie najlepszą wydajność, ale to już pewnie słyszeliście. Następnie powinniście sobie limit klatek na sekundę dać taki, jaką macie, jakby ile macie herców w monitorze. Ja mam 240, więc mam bez ograniczeń, bo to w sumie tam nie wpływa bardziej na moją kartę, bo mam tą kartę z nowej serii 4070. Więc ustawiacie sobie po prostu tutaj tyle, ile macie herców w monitorze. Następnie wyłączamy sobie synchronizację pionową, bo to będzie wam tylko przeszkadzać. Pamiętajcie, żeby wybrać największą jakby domyślną rozdzielczość, jaką tutaj możecie dać. Oraz pamiętajcie, żeby dać sobie pełny ekran, ponieważ tutaj dostaniecie najwyższą wydajność. Przechodzimy sobie teraz do jakości grafiki, więc zjeżdżamy na dół i w tym miejscu standardowo dajemy sobie na maksymalnie jak możecie, ponieważ nie chcecie, żeby wasza gra się rozpikselizowała. Chyba że wasz komputer jest po prostu tak słaby, no to dajecie sobie mniej, ale ja polecam to zostawić domyślnie. Następnie, jeżeli jakimś cudem będziecie mieli na trybie wydajności to włączone, to to wyłączcie, ponieważ to jest po prostu tylko po to, żeby polepszyć wygląd gry. Więc jeżeli tego nie potrzebujecie, to to wyłączcie. Następnie odległość widzenia polecam wam dać wysoką albo epicką. I ja tutaj sobie lubię wydać na epicką, oraz wysokość tekstur każdą, tylko żeby nie niską, ponieważ wtedy jakby wasz procesor inaczej by nie działał, jeżeli będzie na średniej. Następnie możecie sobie to wyłączyć, ja to włączam, ponieważ ja tego dosyć często używam, więc wyłączamy te dwie opcje i jakość modeli dajemy sobie na dla maksymalnej wydajności na niską, ja daję na wysoką, ponieważ wtedy widać przeciwników przez budowlę, tak jakby. No i wyświetlamy sobie liczby klatek, żeby po prostu pokazywała nam, ile mamy FPS-ów. I teraz przejdziemy sobie do drugiej, do tej zębatki i tutaj wam pokażę, co musicie sobie wyłączyć, ponieważ widziałem, że dużo osób ma to włączone i przez to ma dużo, dużo mniej FPS-ów, więc powtórki. Musimy sobie to wszystko wyłączyć, jeżeli tego nie używacie, wywalacie to, ponieważ przez to będziecie mieli mniej FPS-ów i także wywalamy sobie to oświetlenie dodatkowe, ponieważ ono nie jest wam potrzebne. Jeżeli nie chcecie ustawiać trybu renderowania wydajności, to przejdziemy sobie teraz do DirectX 11, tylko zrestartuję grę. Teraz wam powiem, jaka jest różnica między DirectX 11 a 12, więc jeżeli macie nowszą kartę, to powinniście sobie sprawdzić, czy DirectX 11 bądź 12 i który wam po prostu da lepszą wydajność. Ja zostawiam to na DirectX 11, ponieważ rzadko używam ray tracingu i tych ustawień na dole z oświetleniem i tak dalej. I na DirectX 11 jest taka przewaga, że na DirectX 12 jeszcze macie dodatkowe opóźnienie, przez co, żeby te cienie wszystkie mogły się wczytać i tak dalej. Ale jeżeli tego nie używacie, to ustawcie sobie, pamiętajcie, DirectX 11 i tutaj standardowo zostawiamy tak, jak było. Teraz zjeżdżamy sobie na dół. Nie dajecie nigdy automatycznie, bo to wybiera wam zawsze najwyższe, jakie wam komputer pozwoli. I teraz tak, jeżeli chcecie mieć maksymalną wydajność, to moim zdaniem, jeżeli obsługuje wasz komputer, dajemy sobie DLSS, i dajemy sobie tutaj na wydajność. Jak widzicie, tutaj nam skróciło do 50%, ale to DLSS będzie tam jakby skalować wyżej naszą rozdzielczość, przez co to nie będzie tak źle wcale wyglądało. Więc jeżeli to ustawiliście, to idziemy sobie dalej. Dynamiczną rozdzielczość możecie wywalić na razie, a później jeszcze wam o niej powiem. Wywalamy sobie także wirtualizację geometry na night, ponieważ nie będzie nam potrzebna. Cienie klasycznie wyłączamy, oświetlenie także wyłączamy, odbicie wyłączamy i tutaj tekstury i widzenie zostawiamy tak jak wcześniej było, ponieważ tego nie chcemy ruszać. Teraz także to wyłączacie, ja to sobie zostawię włączone, czyli te dwie także wyłączamy. Jakość efektów niska, przetwarzanie końcowe także niskie. I teraz tak, tutaj sobie zostawiamy wszystko jak jest, tylko tą ostatnią opcję dajemy sobie na włączone plus wzmocnienie. Jeżeli to zrobiliście, to po prostu będziecie mieli mniejsze opóźnienie. I teraz powiem wam, o co jeszcze chodziło z dynamiczną rozdzielczością 3D. Więc teraz tak, jeżeli chcecie ją odpalić, to musimy sobie wyłączyć to wszystko i dać tutaj na, z tego co pamiętam, własną. I teraz będziemy chyba mogli, nie możemy. Dynamiczną rozdzielczością jest to, że wasz Fortnite będzie wam dobierał waszą
rozdzielczość do tego, jaką macie wydajność w danym momencie w grze. I to możecie włączyć tylko mając DirectX 12 tutaj. Ja tego nie mam, więc nie będę już tego zmieniał, ale to nam daje to, że jeżeli w danym momencie jest bardziej wymagające miejsce, to po prostu ta rozdzielczość wam się zmniejszy, przez co będziecie mieli więcej FPS-ów. Ja tego nie polecam, bo to po prostu strasznie dziwnie czasami wygląda. Także jeżeli chcecie mieć najlepszą wydajność, naprawdę polecam wam tutaj DLSS, dać sobie na wydajność, a jeżeli nie macie tego Nvidia DLSS, to znaczy, że macie kartę od AMD, z czym wam ja już nie pomogę wam, w sensie Radeona, bo ja nigdy nie miałem, nie wiem co z tym zrobić. Więc jeżeli to wszystko ustawiliście, jak ja wam pokazałem, i pamiętajcie także o tych powtórkach, aby je wyłączyć, to możemy sobie przejść teraz do ustawień systemu. Więc co jedyne co musicie zrobić, wyłączmy sobie na razie Fortnite'a. Jeżeli go wyłączyliście, to odpalmy sobie na pewno Epic Games. I teraz w Epic Games będzie kilka takich ustawień, które wam pokażę, także do FPS-ów, więc jedziemy dalej i po prostu przepiszcie sobie te trzy komendy, będziecie mieli je w opisie, po prostu je tutaj wklejamy i powinno to wam zwiększyć troszeczkę FPS-y. Mi to zwiększyło o jakieś 15, więc naprawdę jest spoko. Jeżeli to zrobiliście, to teraz przejdziemy sobie do ustawień karty graficznej. Ja mam niestety, ja mam kartę NVIDIA, więc jeżeli ktoś ma Radeona, to wam nie pokażę, ale klikamy sobie prawym przyciskiem na pulpit, pokaż więcej opcji, klikamy sobie panel sterowania NVIDIA. I teraz uważajcie, co robicie, czyli zróbcie dokładnie to, co ja, ponieważ jeżeli coś zrobicie inaczej, to może wam po prostu gorzej chodzić. Więc idziemy sobie od razu do zarządzania ustawieniami 3D i co tutaj będziecie musieli zrobić, to zwiększmy sobie to, żeby to lepiej wyglądało. I tak, musimy znaleźć filtrowanie AZP-owe i dajemy sobie, przepraszam, jakość filtrowania tekstur i dajemy sobie wysoką wydajność. Następnie jedziemy do dołu i musimy znaleźć także coś takiego jak tryb zarządzania energią i dajemy sobie tutaj preferuj maksymalną wydajność. Jeżeli to kliknęliście, to są dwa takie główne ustawienia, które będą wam potrzebne. Jeżeli to już zrobiliście, to będzie na tyle. Więc idziemy sobie teraz stąd, możemy wyjść już. I teraz musimy sobie wpisać edytuj plan zasilania, wyskoczy wam takie dokładnie okienko, klikamy sobie na opcję zasilania i w tym miejscu będziecie musieli sobie wybrać wysoką wydajność, a jeżeli jej nie macie, to klikamy sobie utwórz i klikamy sobie tutaj wysoką wydajność i klikamy sobie dalej. Ja tego nie będę robił, bo już taką mam i sobie właśnie ją wybrałem, więc jeżeli to zrobiliście, to sobie po prostu to wyłączamy. I teraz pokażę wam ostatni krok, będziecie do tego potrzebowali programu GeForce Experience, ja już go mam, więc nie będę go po prostu instalował, ale także będziecie mieli do niego linka w opisie. Jeżeli już was tutaj zaloguje, przejdziecie tutaj dalej, będziecie mieli tutaj swoje gry i tak dalej, to przechodzimy sobie do sterowników i klikamy sprawdź dostępność aktualizacji. Po prostu musicie to zrobić, ponieważ jeżeli będziecie mieli najnowsze sterowniki, to większe prawdopodobieństwo, że wasza wydajność w grze się zwiększy. No i z dzisiejszego filmu byłoby to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Życzę wam miłego boostowania swoich FPS-ów i widzimy się już w kolejnych filmach. Siemanko!